Przychodzi facet do seksuologa. Ten go pyta: kiedy miał pan ostatnio stosunek? Oj, panie doktorze, tak dawno, że nie pamiętam. Zadzwonię do żony, może ona wie. Wykręca numer i mówi: Zosia, kiedy ostatni raz uprawialiśmy seks? A kto mówi? Mąż myśliwy dzwoni z polowania do domu. Zosiu, kochanie, czekaj na mnie. Będę za 2 godziny. Jak tam łowy? Świetnie. Przez cały miesiąc nie będziemy kupować mięsa. Co, ubiłeś jelenia? Nie, przepiłem całą pensję. Pierwsza lekcja po wakacjach. Pani pyta się Jasia: Jasiu, jak spędziłeś wakacje? Nie jestem Jaś, tylko John. No dobrze, John, jak spędziłeś wakacje? Zjadłem śniadanie, leżałem na werandzie, zjadłem obiad, leżałem na werandzie, umyłem się, leżałem na werandzie, zjadłem kolację i poszedłem spać na werandzie. Tak wyglądał każdy jeden dzień. No dobrze, a ty, Weroniko, jak spędziłaś wakacje? Ja nie jestem Weronika, tylko jestem Weranda. Mężczyzna z chłopcem wchodzą razem do fryzjera. Po tym, gdy facet został już ogolony, ostrzyżony i jeszcze kazał zrobić sobie manikur, posadził na fotelu chłopca i mówi do niego: poczekaj tutaj, ja pójdę tylko kupić sobie krawat i za 10 minut po ciebie przyjdę. Gdy fryzjer ostrzygł już małego, a facet wciąż się nie pokazywał, fryzjer mówi do chłopca: no i co? Wygląda na to, że tatuś o tobie zapomniał. Ale to nie był mój tatuś, mówi chłopiec. On tylko zaczepił mnie przed chwilą na ulicy i spytał, czy mam ochotę na darmowe strzyżenie. Kolega dzwoni do kolegi. Słuchaj, wybieram się na dziewczyny. Chodź ze mną. Ładne? Wypijemy i będzie okej. Przybyli na miejsce i ten drugi mówi do pierwszego: stary, aż tyle. To ja nie dam rady wypić. Wracamy do domu.